witam Was bardzo serdecznie w następny dzień. Dzisiaj mamy poniedziałek, moi drodzy, i wybraliśmy się do parku palmowego, tak bym to powiedział po polsku. Ten park nazywa się, nie wiem czy to dobrze wypowiem, bo nie znam języka hiszpańskiego, Elche Park, ale tak wymawia nawigacja Google. Także, no słuchajcie, jest tutaj mnóstwo palm w jednym miejscu. Ponad 200 tysięcy palm w jednym miejscu, tak przynajmniej podają źródła. W jednym, no i to nie na jakimś, powiedzmy, obszarze wielkości miasta, tylko na obszarze wielkości parku jest 200 tysięcy palm, więc zagęszczenie ich jest ogromne. To jest po prostu las palm, no, tak zwany ten Elche Park, no to tak zwany gaj palmowy, który korzenie ma tam sprzed tysięcy lat, jak udało mi się dowiedzieć, a założyli ten gaj palmowy no, przodkowie współczesnych mieszkańców tego miasta, bo to miasto, w którym jesteśmy, nazywa się również Elche, no i ten park w nim nazywa się Elche. I właśnie przodkowie mieszkańców tego miasta tysiące lat temu, nie wiem jaka jest dokładnie data, ale jest po prostu powiedziane, że to jest tysiące lat, czyli ten park ma tysiące lat i on po prostu tutaj był nawadniany już w starożytności, dlatego te palmy tak bujnie się tutaj rozrosły. Chodzimy, to już jest trzecie miasteczko dzisiaj, po którym chodzimy i są totalne pustki. Zresztą może jak widać na ujęciach, że tak naprawdę nie spotykamy żadnych ludzi, chociaż teraz przykładowo w tym miasteczku, w którym jesteśmy, mieszka kilkanaście tysięcy osób i naprawdę są pustki na ulicach, jakby, nie wiem, jakby wymarło to miasteczko. I ja jestem troszkę zaskoczony, bo byłem parę razy w Hiszpanii i powiem Wam szczerze mówiąc, że nie spotkałem się z takim czymś, żeby w weekend, w niedzielę miasteczka o wielkości kilkunastu tysięcy osób były takie puste. A tu naprawdę, naprawdę nie spotykamy prawie nikogo. To jest jedyne, kurczę, osa mnie jakaś atakowała centralnie, na twarz mi siadło, chciała siąść. Tak by wyglądało, no to jakby ci ludzie siedzieli w domu i nie wychodzili. I teraz moje pytanie jest takie, czy jest to powód tego rodzaju, że dzisiaj jest 35 stopni w cieniu, jest naprawdę bardzo gorąco, mi się aż ciężko oddycha. Ale jest jednocześnie taka śródziemnomorska bryza, także no nie jest najgorzej. Więc czy to jest taki powód, ale z drugiej strony, czy im byłoby gorąco? Przecież oni są przyzwyczajeni, od dziada, pradziada tu mieszkają. Czy może Hiszpanie w niedzielę zostają w domach z rodzinami? Może oni są tacy rodzinni i po prostu siedzą w domach z rodzinami, nie wychodzą, nie chodzą po mieście, po restauracjach? Czy, nie wiem, te dwa ostatnie lata ich tak wystraszyły? Nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, dlaczego tak jest, jest całkowicie pusto i to jest naprawdę pusto. Pusto nie oznacza tam, że od czasu do czasu zobaczy osobę. Jechaliśmy tutaj 45 minut w to miejsce i może dwa samochody nas wyprzedziły. To jest ciekawe, tak, po środku tego parku, tam widzicie, tam jest część parku i tam zaraz są już budynki za parkiem, tu jest jakby ta druga część parku i ten park jest jakby przecięty takim betonowym wąwozem, o ile tak mogę powiedzieć. I popatrzcie, co tu się dzieje. Tu są jakby takie dwie ścieżki złożonych betonowych płyt, a po środku między tymi ścieżkami płynie coś na wzór kanału, ale kanału mega brudnego. No ścieki to pewnie nie są, ale źródło to też nie jest. Tutaj, moi drodzy, jest mnóstwo akcentów, mnóstwo śladów starożytnej kultury islamskiej, bo właśnie kultura islamska starożytna, tam sprzed tysięcy lat, zarówno założyli ten park, no przodkowie mieszkańców tego miasta założyli ten park, ale też założyli to miasto i tutaj widzimy takie akcenty. To ma tysiące lat, tak jak Wam wspominałem. Ale tak jak mówiłem w naszych filmach, no ja nie jestem archeologiem ani paleontologiem, sorry za to, ale nie zajmuję się tym fachowo. Naszą pasją jest podróżowanie i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, idziemy przed siebie, jak coś widzimy, to staramy się chociaż tak no minimalne informacje na ten temat zaczerpnąć, żeby móc po prostu wiedzieć, co to jest, na co się patrzy, tak? I generalnie też Wam powiedzieć, nie, co to jest, na co...
to, co widzimy. Natomiast no, ja Was zachęcam do czytania jakichś tam książek czy literatury fachowej, jeżeli chcecie więcej informacji. Przypominam, jesteśmy w Hiszpanii, w miejscu zwanym Elche, czyli miasteczko Elche, na półwyspie, nie na półwyspie, co ja mówię, na tym, na wybrzeżu Costa Blanca. Wspomniałem, albo nie wspomniałem, jeżeli nie, to przepraszam. Dzisiaj jest wszystko zamknięte praktycznie tutaj w Hiszpanii, przynajmniej w Costa Blanca, na tym wybrzeżu, na którym jesteśmy. Tak nas już przestrzegł pan, który nam dawał klucze do mieszkania, że wszystkie sklepy, supermarkety, no kompletnie wszystko jest pozamykane i rzeczywiście zgadza się, wszystko jest pozamykane. Są tylko nieliczne restauracje pootwierane i jesteśmy zmuszeni kupić wodę w restauracji. No i ja wiem, że ktoś może napisać, że jedziecie do takiego gorącego kraju i nie zaopatrzyliście się w wodę, ale no my przylecieliśmy wczoraj, jak dotarliśmy do miejsca zamieszkania, to już była godzina prawie druga w nocy i szczerze mówiąc, no o drugiej w nocy ciężko było cokolwiek kupić, a dzisiaj rano wstajemy ze świadomością, że wszystko jest pozamykane i tak jest, także zmuszeni jesteśmy kupować drożej w restauracji, niestety. A teraz wróciliśmy już, jest godzina 20, idziemy się schłodzić na basenie, bo trochę żeśmy się spiekli. Postanowiliśmy przejść sobie tutaj dookoła, to pokażemy Wam przy okazji, co tutaj się dzieje, jakie te knajpy tutaj są. Tak do mniej więcej, jakby kogoś interesowało, to może zachęcimy w to miejsce. Imprezowa knajpa. Tutaj mamy jakąś pizzerię. Tam jest jakaś ładna, fajna, klimatyczna knajpa. Ogólnie fajne miejsce, dużo restauracji, zaraz w podwórzu, tak jak widzieliście. Ale generalnie nie jest to miejsce dla kogoś, kto się lubi zabawić, w sensie no, takie typowe imprezownie, gdzie są młodsi ludzie. Znaczy ja tam nie mam nic do ludzi w średnim wieku. Natomiast no, nie ma tutaj takich prawdziwych imprez. No ja tak jak widzieliście. Sami Brytyjczycy praktycznie i pod Brytyjczyków tu jest wszystko zrobione. Zarówno kuchnia, jak i te puby.